czy nie było mnie słychać. No to trudno. Mówię, że przysypałem, już ten scalak przełożyłem i przełożyłem, no i co, wzmocniłem te ścieżki, nie? W drugim kanale, w tym co niby miał być dobry, ale nie działał. Dobra, musimy teraz sobie tutaj troszeczkę to poskładać. Tu mamy dwie. Okej, tu mamy małą. Nie ma to co pasta. Na kilogramy. Powtarzał, ale jeszcze raz chciałem powiedzieć, że zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na Dzieciaki Korzeni, tym razem w odsłonie takiej dużo bardziej muzycznej, nie sąd systemowej. Big up the Roots Brothers. Jak wtedy na sąd systemie było... Dobra. Wyciskamy wszystkie. Zostawiamy po dokładnie na środku. I skręcamy wszystkie tranzystory do kupy. Znaczy do radiatora, nie? Wielu gości i można było się pomylić, gdzie jest kto. Tak teraz już będzie dwa razy tyle gości, więc będzie się działo. Załoga, ogromny szacunek jeszcze raz dla kultury korzeni pokoju, dla wszystkich, którzy tutaj przybyli świętować i urodziny. I po prostu dobrą balangę. Kto się cieszy tym, co ma, niech podniesie obie ręce do góry. Kto docenia to, co ma. Mam jeden w przód, jeden w tył, kilku zostaje. Liczy się zyski, przecież nikt nie ceni strat. Płacząc nad naszym krajem, spójrz na inne kraje. Dostrzeżesz miłe miejsce, mimo kilku wad. I nie da się wytłumaczyć, czemu ktoś musi walczyć i tak nie będzie płacić. No że miał, nikt nie będzie płacić. Tam nie jest ich zabić. W miejscach, gdzie jedno życie to jeden strzał. Tam zamiast budzika słychać strzały, kiedy dzień wstaje, a śmierć swe dzieci do szkół wysyła na świat. Patrząc nad naszym krajem, spójrz na inne kraje, dostrzeżesz miłe miejsce, mimo kilku wad. Najwyższy czas docenić wszystko to, co dane nam. Więc to, co dane nam, doceń. Najwyższy czas docenić wszystko to, co dane nam. I najważniejszy krok, najważniejsza czynność, że tak powiem. Sprawdzamy, czy podkładki mikowe spełniają swoją, tak powiem, swoje zadanie. Tu jest OK. Ta strona.
Wszystko gra. No dobra, jeszcze ten koniec mocy. I sprawdźmy, dlaczego to jeszcze sygnał audio nie docierał. Bo jeszcze jest w końcówce, jest jeszcze preamp do fona, czyli do wejścia gramofonowego. Który siedzi tutaj, słuchajcie, na tylnej ściance razem z gniazdami i prawdopodobnie nie przyłącza się Jack. Musimy troszeczkę podczyścić i pooglądać to. Dobra, wstawiam i za chwileczkę testy. Okej, słuchajcie, jeszcze jest taki motyw, że prawdopodobnie tutaj też leży ten opamp. Bo podstawiłem, jeszcze raz to rozbieram. No niestety, to już drugi dzień dzisiaj. Miejmy nadzieję, że ruszy i drugi koniec mocy, nie? Tu już patrzę, ktoś był, bo elektrolity są wymienione w tym stopniu. No kurde, upiekło i drugiego. A jeszcze tutaj tego, ten rezystor sprawdzimy. Dziesięć kilo. Co ma być? Tak jest. Dobra. Znowu wykręcamy. Dobra, nie będę zanudzał rozkręcaniem, nie? Już tak powiem, końcówki mocy. Wymieniam opampa. Prawdopodobnie leży, no bo generatorem sprawdziłem i na wejściu jest, na wyjściu już, na potencjometr już nie ma, na regulację głośności. Dobry jeszcze raz, oj, najwyższy czas docenić wszystko to, co dane nam, więc to, co dane nam, docenię. Najwyższy czas docenić wszystko to, co dane nam. Załoga, ja cały czas pozdrawiam tą rodzinę, wysyłam energię. Nieważne co robię, nieważne gdzie, za wszystko dziękuję. Załoga, cały czas pozdrawiam całą rodzinę, wysyłam energię. Nieważne co robię, nieważne gdzie, za wszystko dziękuję. Ale ci tak dobry, wysyłam big upy całej bandzie. Big up lubli, bawicie się przy najlepszym soundzie, kiedy rozprawię z gra. Big up i całej załodze, rodzinie. Big up słowa. Podnieście ręce na górę. Najwyższy czas docenić wszystko to, co dane nam, więc to, co dane nam, doceni. Najwyższy czas docenić wszystko to, co dane nam. Korzystaj z tego każdego dnia. Najwyższy czas docenić wszystko to, co dane nam, więc to, co dane nam, doceni. Najwyższy czas docenić wszystko to, co dane nam. Podnieście ręce do góry dla kolejnego syna korzeni. Rasta Maniek, a.k.a. Stamarant. Jeżeli jest tutaj gdzieś Rasta Maniek, opowiedz swoją historię, brada. Dobry wieczór, siostry i bracia. Zawsze dobry dźwięk.
piosenka, krok pod prąd. Drut to wibracja, zawsze dobra wibracja. Tak ciężko teraz pozbyć się wojen, robią swoje od wielu lat wyścig zbroje, naboje. Trochę to chore, bo zakorzenione to jest od kiedy na ziemi człowiek szukał równego sobie. A naprawdę życie tobie, żeby twoje życie było to, do czego pragniesz. Masz wyobraźnię, co przyciąga jak magnes. To co dobre, fajne, chcesz wojnę, ja też jej nie chcę. Korporacje za bezcen kupiły nasze powietrze. Dziś każdy wie, gdzie byłem wczoraj w nocy. Kamery tu daję, a wibracje płonie tu z procy. Czy jesteście tu z nami, Lublin? Ręce w górę! I nie chcę puszczać. A nawet jeśli błyski bok zaświecą nam do łóżka, tak pragnę cię trzymać. I nie chcę puszczać. A nawet jeśli błyski bok zaświecą nam do łóżka, ja chcę widzieć czysty ląd, uśmiechnięte usta. Musimy zrobić krok pod prąd, by w tej zadymie ustać. Podnieśmy pięść za wolną Palestynę, za miejsca, w których co dnia niewinny człowiek ginie. Milczenie w mediach podnosi adrenalinę. Świat traci równowagę, stopamy po cienkiej linie. Czekamy na zmiany, na dobrą nowinę, ufając, że mądrość człowieku nigdy nie zginie. Stworzymy miłości lawinę, dlatego nie boję się niczego złego. Jedno staje, nie uspokajaj mnie, że jest fajnie. My w kwarantannie nie widzimy, że tam jest fatalnie. A wysyłają SOS panikowanym głosem. A my, a nie widzimy ich łez schowani pod kloszem. Tak pragnę cię trzymać i nie chcę puszczać. Nawet jeśli błyski bomb zaświecą nam do łóżka, ja chcę widzieć czysty ląd, uśmiechnięte usta. Musimy zrobić krok pod prąd, by w tej zadymie ustać. Się wygina, każdy chłopak i dziewczyna, czy jesteście tutaj z nami? Ręce w górę dla Słomy, dla całej Dąbrówki. Pozdrówki dla was, największe pozdrówki. Ho! Sobie bracia, dziękuję wam bardzo serdecznie. Dobra. Okej, podłączamy teraz tym opampem. Tutaj tylko wyciszmy to. Wyciszmy. Gra! Dobra, słuchajcie, jest tak. Skręcamy, składamy i robimy teścik taki na dwóch kolumnach, pięćsetkach. No zobaczymy, czy to wyjdzie i jak to wyjdzie. Także jeden dab odnowiony, pogrubione są ścieżki. Tak jak ktoś mi tam wspominał, czy że ja on by pocynował i drucik jest pocynowany na grubo. Wszystkie te, które były upalone, rezystorki były podmienione też. Oprócz tego, co było w zeszłym filmie, to jeszcze tutaj wymieniłem te rezystory. Wymienione opampy, wymienione dwa tranzystory IRF-P260 wstawiłem, 250 nie miałem. One są troszeczkę mocniejsze, tam chyba o 4 czy o 5 amper są mocniejsze, nie? Czy na wyższe napięcie są? Nawet nie wiem. Wiem, że 260 ma krótszy czas, znaczy jest wolniejsza.
ale do przełączania napięcia może być, a jest mocniejsza. Dobra, działamy. Aha, żeby była jeszcze jasność, znaczy jasność, ciemność. Zabezpieczeń nigdy dość, a więc jeszcze trzeba położyć lakier na... Można w sumie to zrobić w ten sposób, a można tak... No. Dobra, więc... Moment. Podkręcić. Musimy wziąć mały pędzelek i wszystkie złączki, które tutaj były rozpinane, polakierować, żeby nie wypadły podczas transportów, bo to jednak ciągnie, jest ten wzmacniacz. Nie ma co ukrywać. Patyczka. Oj, taki dosyć gęsty ten. Ale to dobrze. Niedużo, po kropelce, słuchajcie. Jeszcze po kropelce. O. Dobra, teraz jeszcze na dole. Okej. Dobra. To zakierowane. No, lakier ze swoim czasie wszystko wyschnie, także tu nie ma problemu. O, sklei. A przynajmniej będziemy wiedzieć, że zanim dojedzie do klienta, to nie wypadnie, nie? Almighty Junior Stress. Jeszcze raz, big up Stamarang, sobie ręce do góry, załoga, kto ma trochę energii, trochę sił. Hej! Z ogromną przyjemnością od serca i w rytmie serca chciałem zapowiedzieć po raz kolejny naszego przyjaciela z Ustronia. Powitajcie człowieka z gór, jeszcze raz, Chwaściu aka CHV. Jeśli ktoś ma prawdziwe rootsowe wibracje w swoim serduchu, no to jest właśnie on. Big up Chwaściu. Szacun! Witajcie ponownie! Znaczny kawałek! Stary jak świat! Słuchajcie! Czym jest przyjaźń? Odpowiedz mi! Czy chwilą z bólu przeżyć, czy ciągiem przeżytych lat? Czy wspólnym wspieraniem się nawzajem? Czy dobrym? Pamiętaj.
ci wielki hałas za to, że tutaj jesteście. LSM, tak jest. Virus Brothers, zróbcie na nich wielki hałas. Dziękuję bardzo. No i dołożę od siebie jedną śrubkę. Żeby nie było, że mało profesjonalnie. Też ze stożkowym łebkiem, ale biała. A co? Niech będzie coś ode mnie. Jakiś znak. Jakiś znak. Równo, równo. Da, audio. Dobra, włączamy je do testów. Dobra, słuchajcie, ty, nie ma szału. Jednak, wiecie co wam powiem, te w klasie D mają potencjał rolera. Ta końcówka dopiero tak gra z taką fajnym impetem przy dwóch homach. Przy czterech homach to nie jest ciekawe, no bo podłączone głośniki 300, nie? Tylko, że tu mam prawy kanał, tylko jedno kolumnę i to ma w sumie ma cztery omy. I mogę śmiało zrobić nie do końca, to powinno rozpieprzyć ten głośnik na dzień dobry. A szału nie ma, nie? Zaraz ściszę mikrofony, to zrobimy czadu trochę damy. No dobra, a teraz przepnijmy sobie kanały, słuchajcie, przełączymy sobie na dwa omy, czyli podłączona górka i tamten 200, czyli w sumie 500 watów i przy dwóch omach ona ma jedynie, znaczy kopnienie, nie? Jeśli chodzi o pasmo przenoszenia, słuchajcie, nie ma co tutaj rzęzić, bo ten mikrofon w kamerze i tak będzie rzęził. Jeśli chodzi o pasmo przenoszenia, to na tym nie sprawdzę, no bo to jest badziewne. W mostku, to nie powiem, to może robić kurde szał, ale jedynie w mostku. No i co poza tym, słuchajcie, no przepadana jest, odnowiona. W następnym odcinku, żeby nie wyszło, w następnym odcinku, tak żeby nie podrapać jednej od drugiej, pod drugą. Mamy następny zasilaczek, że tak powiem. O. Już stoi na nóżkach. Tylko słuchajcie, tylko 2000. Ja pierdzielę. I teraz tak, dwie końcówki, które szału naprawdę nie robią. Nie robi, autentycznie nie robi szału. Przełącza zasilanie, bo sprawdziłem. Miałem takie podejrzenie, że no jeśli to ma mieć 1600 watów, czyli 2x800. Słuchajcie, to nie ma 2x800. To czemu oni wszyscy mówią, że to ma 800 watów? Na kanał? Nie, nie ma. Daj Boże, ma 400. 2x400. W sumie pomiarów nie robiłem, ale napięcie idzie 126 V po 6, znaczy 124 po 62 V na połówkę. I to jest, można liczyć klasa AB, znaczy to już w szczycie idzie 62 V na połówkę, tam nic więcej już nie ma, już po przełączeniu.
Bo z zasilacza tak wychodzą, bo ma cztery mostki prostownicze, dwa mostki idą na niższe napięcie, dwa idą na wyższe napięcie. Oczywiście dwa na jedno, dwa na drugą końcówkę, nie? No i teraz tak, 62 V zasila górną i minus 62 dolno, czyli plus 62, minus 62. No to po 60 V można liczyć, bo na pewno będzie spadek jakiś na kondensatorach, bo to jednak filtracji jest sporo. Po 60 V. I teraz tak, razy 40%, to ile tych voltów będzie? 60, no około 30, 38, góra 40, 38, 40, około 40 V wyjdzie w RMS-ie, no 38 V w RMS-ie. Przeliczmy sobie, jaka to jest moc na kanał. 38, kurde. Chyba jednak trzeba będzie wyciągnąć z PRL-u kalkulator. Już tamten odmówił liczenia. Tylko teraz jeszcze trzeba do niego kabel od starego radia. Moment. Ja to wszystko liczę pi razy oko, tak wiecie, to nie jest dokładność, może być dokładność, to trzeba byłoby sztuczny obciążnik podpiąć, zmierzyć oscyloskopem RMS. Dobra. 38, to jest na jej prawdopodobnie max, razy 38 podzielić przez 4. 361 watów, no to tak jak mówiłem, ona może mieć 400 watów. To wiecie co wam powiem? Ta końcówka gra podobnie jak o ta końcóweczka, gdzie ta kamerka, jak ta w klasie D na dwóch IRFP, podobnie, a może nawet i ta mocniej zagra. Przy tym samym zasilaniu oczywiście. No i tutaj ktoś po prostu przedobrzył. Tutaj było prawdopodobnie stało kilka końcówek, jedna na drugiej i w którejś z tych końcówek, pewnie w tamtej, będą te elektrolity wywalone. No bo skąd? Ten elektrolit musiał pójść na nią. Elektrolit elektrolitem. Po prostu one nie są za dobre końcówki. Ktoś dowalił czadu na wejście, a tu nie ma żadnych zabezpieczeń. Wejście idzie przez drabinkę rezystorową 10 kOhmów. Prosto na opamp. No i u pampy oczywiście dwa wywalone. Oprócz tego diody w prawym, no tam co było zalane, nie? Diody i te, o, i te IRF-y, nie? O te. Te IRF-y, dwa opampy. I jeszcze gdzieś tu biuszki się walały. Gdzie wywalił? O. Te biurki, ale była jeszcze ten 1N41, jeszcze się walamy. 4007, sorry, na 700 V. 07 na 700 V. 09 na 900 V. 06 na 600 V. Dobra. Uważam, że ona jest w lepszym stanie niż była przed. Dzięki za obejrzenie. Łapeczki w górę. W następnym odcinku kolejna końcówka DAB. Będziecie mieli porównanie do 1600 do 2000. No a potem jeszcze pamiętajcie. Jeszcze konieczność. Została podłączona pod spalone głośniki i znowu przyjechała do mnie. Reload. Ten śmieszny 2500 W w klasie D. Na pewno mocniej grał niż ta, niż ten DAB. O, żeby było jasność, to tego DAB, ten DAB, zmniejszyć obroty na wiatrakach, żeby nie szumiały, albo całkowicie je wyłączyć i tylko przy nagrzaniu 60 stopni puścić nawiewy. To można śmiało sobie w przedpokoju, nawet nie to, że w domu, tylko w przedpokoju sobie zrobić nagłośnienie z niej.
Pozdrawiam. Oczywiście jest to moja opinia na temat tej koncertki. A żeby nie było, że tam robię komuś tam hejt, tylko po prostu szczerze jest dużo lepsza niż SPL, niż tamten wynalazek. Jak on ci cofniecie kilkanaście filmów, kilkaset filmów do tyłu, to tam zobaczycie SPL 500, taki wynalazek. Waga jak w klasie D, a nawet lżejsza. No i co poza tym? To jest tylko moja opinia na temat tej końcówki. Gdyby mi przyszło za nią zapłacić, no tak jak jest tam chyba cena 1700 zł, czy tam 1600, tak chodzą i razy oko na cenie takiej z drugiej ręki, bo już nowych takich nie dostaniesz, bo to już jest 10-letni sprzęt, nie dałbym. Wolałbym zainwestować w części, w jakieś tam płytki, samoróbki, niż... No w sumie tak trafo trzeba kupić, a to jest najdroższe, nie? Pozdrawiam jeszcze raz. Chwaściu, a.k.a. CHV ze Śląska, dokładnie z Ustronia. Podnieście łapy do góry jeszcze raz. Big up i szacunek ogromny. Słuchajcie, ten rytm, który słyszycie, to jest prawdziwy rytm wyobraźni. Opowiem wam prawdziwą historię na ten temat, nie kto inny, tylko syn korzeni, który gra na co dzień z chłopakami z The Roots Brothers. Damian Syjon Fam, obie ręce w górę, Lublin!